Niestety ten mecz nam nie wyszedł. Przeciwnik był bardzo silny. Jest to lider tabeli, który wyraźnie prowadzi w plus lidze. Sety przebiegały mniej więcej tak samo, każdy set. Na początku biliśmy się jak równy z równy, potem troszkę rywal odskakiwał. Dlaczego? Wydaje mi się, że głównie przyjęcie u nas trochę dzisiaj szwankowało. Zresztą całkiem nieźle zagrywał nasz przeciwnik. Ale także trochę parę głupich błędów z naszej strony, szczególnie taktycznych, gdzie mówiliśmy trochę na odprawie inaczej, a było inaczej na boisku. Że zespół z Zaksy dzisiaj kapitalnie zagrywał, nie ma co ukrywać, to co wyprawiał Ruzje, Michał Ruciak, nawet te taktyczne zagrywki sprawiły nam się dużo problemów i to było moim zdaniem kluczem. Dobrze, teoretycznie zaczęliśmy tego seta, całe spotkanie, znaczy tam od 5-1 chyba, czy coś takiego. Ale jak widać, zespół z Zaksy jest mocny psychicznie, nie pękł i spokojnie wyczekał nas, strzelili serwą i to było moim zdaniem kluczem do zwycięstwa. A my trochę chyba za szybko pękliśmy, no ale takie mecze też się zdarzyły. Do pewnego momentu było całkiem okej, w porządku, no potem czegoś zabrakło. Kędzierzyn okazał się jednak dużo bardziej doświadczony, może, nie wiem, dyspozycja dnia. Zaś jeśli oczywiście jest to przyjęcie lub przynajmniej w miarę utrzymane, to na tych nawet wysokich piłkach sobie w miarę radzimy i jakoś to wygląda, tak jak mówisz, nie odstajemy od nich. Wychodzą tylko jakieś tam niuansiki, lepsza może, nawet może technika po prostu wszystkich zawodników z drugiej strony tych lepszych zespołów, chłodniejsza głowa, ale nie ma co na pewno się zamywać takimi spotkaniami, tylko wyciągnąć wnioski, same pozytywy i myślę, że następny mecz z Jastrzębiem będzie wyglądał ciut lepiej.